Witam Trygon Powietrzny w serii Co wybrać? Ten rozkład dotyczy akurat finansów. Jeżeli, kochani, macie dwie prace, nie wiecie, w której zostać, czy też macie dwie propozycje różne, biznesowe, umowy, kontrakty, projekty, myślicie o własnej działalności, ale też nie wiecie, którą z opcji co Wam się bardziej opłaci. Właśnie po to robimy to czytanie, aby sprawdzić. I z takich jeszcze informacji ogólnych bardzo Was proszę o pozostawianie swoich propozycji co do czytań. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zostawić je w komentarzu lub na zakładce społeczność, gdzie jest pod moim ostatnim postem, można dodawać takie pytania. Bo będę robiła serię właśnie typu co wybrać lub wybierz zestaw. Także jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to po prostu zostawcie taki ślad, abym widziała i wkrótce takie filmiki będą na kanale się pokazywać. Zaczynamy czytanie od bliźniąt. Z intencją najwyższego dobra sprawdzamy opcje biznesowe, finansowe. Bliźniąt, kariera i finanse dla bliźniąt. Prosimy o dwie opcje, dwa rozkłady. Jest księżniczka mieczy i opcja numer jeden, oczywiście zastanówcie się, która jest która, tak? W tej opcji numer jeden macie słońce, króla mieczy i szóstka buław. Bardzo ciekawie to wygląda, pierwsza perspektywa. I teraz druga. Siła. Dwójka kielichów. I dziewiątka miecz. Księżniczka mieczy może wskazywać na różne życiowe konflikty. Oczywiście może również wskazywać na rywalizację. To jest mocno Wasza powietrzna energia. I mam wrażenie, że z pewnymi nieporozumieniami tutaj się zmagacie. Bliźnięta, jak to bliźnięta, no muszą wszystko dokładnie wyjaśnić. Ale też w partnerstwie to może być coś nie tak, zwłaszcza wybierając drugą alternatywę, przepraszam. No i w tej księżniczce mieczy, takiej energii, rzeczywiście pewne zagrożenia możecie odczuwać, ale wariant pierwszy wygląda naprawdę ciekawie. Przede wszystkim ten rozkład, no, rozpoczyna się słoneczkiem, kochani. Czyli no, cudowne prosperity, tak? W życiu zawodowym, finansowym. I wygląda mi to na bardzo ładną inwestycję przede wszystkim. A jak praca, no to awans, coś bardzo korzystnego, pomyślnego. Dalej mamy króla mieczy. Według mnie to jest naprawdę dobra decyzja finansowa. Możliwe, że jakaś inwestycja. Bardzo korzystna. No, wygląda to, kochani, naprawdę dobrze. No, szóstka buław. Równie pozytywna karta.
Jeżeli czekacie na zasłużony sukces, to w tej pierwszej opcji on jest no wręcz wyłożony tutaj, można powiedzieć, na tacy. Osiągniecie go ciężką, wytrwałą pracą. Tutaj też będziecie wytrwale pracować, ale nie wiem, czy to Wam przyniesie rezultaty. W tej opcji pierwszej myślę, że tak. Jeżeli ktokolwiek działał przeciwko Wam, to ten pierwszy pomysł to przezwycięży. Przyniesie uznanie. I tu naprawdę będzie można liczyć na wyróżnienie, na jakieś nagrody. I to, o co tutaj pytacie, zastanawiacie się nad tym, to naprawdę się uda. Jeżeli to jest nowe przedsięwzięcie, no przepiękne karty. I wręcz tutaj mam pewność, że te plany się Wam bliźnięta powiodą. Ponieważ kończy się szóstką buław, tak? Czyli czuję się zwycięsko. Czuję bezpieczeństwo i też widzę coś takiego, że udowodnicie otoczeniu, na jak wiele Was stać. Tutaj tym pomysłem również chcecie to zrobić, ale ten jest wygrany zdecydowanie. Będziecie tu naprawdę zadowoleni. Tak, że poczucie wartości wzrośnie, zdobędziecie szacunek, autorytet. Król Mieczy to jest też przede wszystkim autorytet, dużo odwagi, no coś wspaniałego. Możecie, jest tu też szansa na objęcie jakiegoś wyższego stanowiska. No, jeżeli to jest coś upragnionego, to warto o to walczyć. Super. I widzę, że bliźnięta chcecie wziąć na siebie dużą odpowiedzialność. W tej opcji staniecie się takim autorytetem dla swojego otoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o ten wariant, tutaj również jest chęć zaangażowania się w pełni. To może być nawet Wasza pasja i w jednej czy w drugiej opcji, no chcecie śmiało iść po sukces, swój majątek pomnożyć i jesteście dość efektywni w tym, co robicie. Ta rywalizacja jest bardzo silna z Waszym otoczeniem. I niby to uda się przezwyciężyć. Jest szansa na porozumienie, dlatego że no, mamy tutaj dwójeczkę kielichów. Może tu jest jakaś spółka wręcz. No, więc jeżeli tutaj chcecie wejść w jakąś spółkę, to nie wiem, to tak zastanawiam się nad tym, bo jednak układ kończy się dziewiątką mieczy. A wiadomo, no w C mieczy, no ciężkie chwile tutaj przeżywamy, tak? To jest jakieś skomplikowane położenie, gdzie możemy czuć się załamani, bezsilni. Także ja nie wiem, czy ta druga opcja się Wam powiedzie. Możecie tu po czasie wpaść naprawdę w gorszy nastrój, a tutaj zobaczcie, układ się kończy szóstką buław. I pomimo, że tutaj wejdziecie w jakąś spółkę, to i tak wszystko będzie tylko i wyłącznie na Waszej głowie, takie mam odczucia. I w pewnym momencie nie będzie do kogo się zwrócić po pomoc i naprawdę będziecie mogli być zdani tylko na siebie. Także to kończy się cierpieniem. I również finansowo, no może być nie za ciekawie. Także to raczej odradzam, bo tu jakieś poważne problemy mogą z tego wyniknąć. I tu właśnie zdobędziecie uznanie otoczenia, a tu niekoniecznie. Tu widzę takie bardzo samotne zmagania. Dużo przygnębienia. To może być jakaś firma, jakaś spółka, która niekoniecznie się opłaci. Możliwe, że zainwestujecie po prostu pieniądze w coś, co się nie opłaci. Tutaj widzę świetnie prosperującą działalność. Tu niekoniecznie.
tak? Także tak to dla Was bliźnięta wygląda, no to jest jasno i przejrzyście, myślę, i tutaj ten wybór powinien być jasny. Przejdziemy teraz do wagi. Zobaczymy, jak karty rozłożą się w wadze. Ojejku. Czytanie dla wagi na finanse, którą inwestycje, praca, działalność, projekt biznesowy wybrać. Waga za więcej najwyższego dobra, finanse dla wagi i kariera. I już patrzymy, co tam dla wagi jest. Zastanówcie się, która opcja jest która. Cesarzowa w tle, bardzo ładnie. I już patrzymy, jak wyglądają następujące perspektywy. Księżniczka buław, król pentakli i siedem pentakli. Natomiast ten drugi wariant. Sprawiedliwość, głupiec i szóstka miecz. No, tutaj macie znaczną szansę na poprawę Waszej sytuacji finansowej i tak naprawdę myślę, że i w jednej, i w drugiej opcji tutaj szansa na sukces by była. Bardziej w tej pierwszej, jakieś podwyżki, awanse i satysfakcja, na którą też troszeczkę trzeba będzie poczekać, ale jest to obiecujący król denarów. Jeżeli jesteście na kierowniczym stanowisku, robicie to wszystko bardzo umiejętnie i wszelkie inwestycje są naprawdę korzystne, tu jest bardzo dużo dobrych kart, no mamy cesarzową, mamy króla denarów i ta pierwsza opcja naprawdę bardzo fajnie tutaj wygląda. Wydaje mi się, że dwie z tych propozycji są czymś naprawdę dla Was świeżym. Ta pierwsza jest naprawdę czymś dla Was ważnym. Może tutaj macie okazję stanąć na nowym stanowisku, właśnie na stanowisku kierowniczym. Tak tutaj wygląda ten awans, no bo to jest jakieś całkiem odpowiedzialne, nowe zlecenie. Możliwe, że i jedno, i drugie będzie gdzieś za granicą. No i muszę Wam powiedzieć szczerze, że to naprawdę się opłaci. No, tu w tej pierwszej opcji przede wszystkim jest król monet. Nie wiem, może jakaś tutaj osoba ważna pojawi się w Waszym życiu. No, coś ciekawego. Silne związanie z czymś pod względem finansowym, ale ogólnie naprawdę dobra sytuacja. Dobrze to wygląda, dobry obrót pieniędzmi i przede wszystkim cierpliwe. Tutaj cierpliwie dążycie do wytyczonego celu, do tego, aby ten interes się udał. Jeżeli to jest firma, to będzie dobrze prosperować. Nawet jeżeli w pewnym momencie zniechęcicie się, nie będzie tej satysfakcji, zabraknie cierpliwości, wytrwałości, to tu karty nawołują, wago, wytrwaj w tym. Nie zniechęcaj się tak łatwo.
Nie przejmuj się, jeżeli początkowo nie przynosi ci to spełnienia, bo efekty pracy będą tutaj widoczne dopiero po czasie. Zasiewasz ziarno i czekasz na to, co z tego wyrośnie, po prostu. A możecie być troszeczkę w tym niecierpliwi. Ja bym tutaj naprawdę się nie zniechęcała. No, siódemka pentakli to trochę jest takie już, o kurczę, nie? Wolałbym odpoczywać. No, no zastanówcie się dobrze, czy to jest rzeczywiście właściwa dla Was opcja. Bo coś z tą satysfakcją i wypaleniem tutaj jest. I możecie chcieć to przerywać. Ale widzę, że te dalsze wysiłki by się tutaj opłaciły. Natomiast jeżeli chodzi o tą opcję, numer 2. Tu mam wrażenie, że chcecie zakończyć jakąś pracę i podjąć się nowej. No o tym by mi tam mówiła ta sprawiedliwość z głupcem przede wszystkim. Albo to jest awans na całkiem zupełnie inne stanowisko. W coś nowego tutaj macie okazję wejść przede wszystkim. Zupełnie nowy etap w sferze zawodowej, nowe doświadczenia, kontakty. Jeżeli macie problem z gospodarowaniem pieniędzmi, to trzeba będzie na to uważać. Zarówno w tej pierwszej i drugiej opcji. Może to jest po prostu Wasz problem, ale cesarzowa w tle no raczej na to by nie wskazywała. W każdym bądź razie w tym drugim układzie, no tutaj wejście w całkiem nowe. Ale jakieś takie mam wrażenie, że chęć silnego odcięcia jest, silnego odcięcia się, zaczęcia od nowa, całkowite zmiany, przekwalifikowanie się. W tej drugiej opcji chcecie zająć się czymś zupełnie innym niż dotychczas. No, jeżeli pragniecie, żeby firma przynosiła dochody, firma, działalność, nie wiem, cokolwiek tam chcecie się zająć, to raczej widzę tutaj to pierwsze rozwiązanie. Tutaj może jakaś podróż w interesach, ale tam też może być. No taka troszeczkę ryzykowna jest ta koncepcja. Tu jest bardzo ryzykownie. Jakaś ucieczka w nieznane, bo macie już dosyć. Coś takiego tutaj widzę. Tu tak bardziej jest spokojnie, statecznie może i się wypalacie, ale po prostu potrzeba Wam cierpliwości. A tu tak wchodzicie w to nowe, no narzucając się po prostu na głęboką wodę. W każdym razie, no mogliście mieć tą sytuację taką niezaciekawą, ale przypominam, że tutaj jest cesarzowa w tle, proszę bardzo, koło fortuny. Więc nie zniechęcałabym się tak szybko. I zastanowić się, w jakim miejscu rzeczywiście chcecie być. Tu może po prostu chcecie urlopu. Jakąś podróż mamy na końcu. Albo, tak jak powiedziałam, zmiana kwalifikacji. Nie wiem, co z tego tutaj będzie w tej opcji drugiej, bo wygląda na niezwykle ryzykowną. No, głupiec to nigdy nie wie, gdzie idzie, tak? I czego może się spodziewać. Po prostu tu jest jakaś chęć odcięcia się, bo macie już dosyć. A ta pierwsza opcja naprawdę bardzo ładnie mi się bardzo ładnie wygląda. Pomimo wypalenia
i jakichś natychmiastowych efektów tu nie będzie, ale przyjdą z czasem i naprawdę nie poddawałabym się i nie rezygnowała z tego. Zostały nam jeszcze wodniki. Dobrze, wodniczki. Rozkład dla wodnika na finanse. Finanse, projekty, kariera dla wodnika z intencją najwyższego dobra. Znowu cesarzowa nam się pokazała. Już patrzymy, jak to u wodnika wygląda. Zastanówcie się, po której stronie są Wasze warianty. A z kielichów w tle. Czyli szansa jest na coś twórczego. No idealne dla wodnika, no dobra. Księżniczka kielichów, siódemka pentakli i król pentakli. I opcja numer dwa. Podobne karty do wagi troszeczkę. Znowu mamy księżniczkę buław. O proszę, ale podobnie do wagi. Ale tu jest niezwykle podobnie do wagi, kochani. No. Chyba, że mamy do czynienia z jakimś wodnikiem, który ma mocne oddziaływanie wagi, albo na odwrót, waga ma mocne oddziaływanie wodnika. Bardzo pozytywnie widzę Waszą sytuację. Coś nowego, obiecującego, bardzo fajne perspektywy i też taka współpraca w miłej atmosferze tutaj. I myślę, że możecie w swoich projektach, w swojej pracy i tym, czym się zajmujecie, naprawdę odnieść wiele radości, zadowolenia. Będziecie zadowoleni przede wszystkim z efektów własnych, z tego, co Wy osiągnęliście. Bardzo fajnie, pozytywnie. Jeżeli jakiś wodnik tutaj planuje działalność artystyczną, twórczą, gdzie jest wymagana kreatywność, to się uda. A z kielichów, przede wszystkim no tutaj czytam go jako inspirację, tak? Piękną, twórczą inspirację, natchnienie i radość stworzenia. I mam wrażenie, że oddacie się tutaj w pracy pełni. No pod spodem mamy trójkę pentakli, to jest zaangażowanie, szóstka pentakli. Bardzo ładne karty dla Was, wodniki. Także tu chyba coś przyjemnego macie na myśli, jeżeli chodzi o te Wasze zajęcia. No i dobrze, oby nie zabrakło Wam energii, zapałów, ale w takim bardzo miłym towarzystwie, w środowisku będziecie się obracać. Przyjazna atmosfera w pracy. No kielichy powinny przede wszystkim oznaczać przyjazną atmosferę. I teraz właśnie zaczynając od tej pierwszej, od tego pierwszego wariantu, który tutaj sobie wybraliście. To jest coś całkiem nowego, ważnego dla Was. Bardzo możliwe, że działalność twórcza i kochani, nawet jeśli początkowo do tego się zniechęcicie, ja bym się nie poddawała. Naprawdę ja bym się nie poddawała, dlatego że no to się opłaca, po prostu. I jest tu duża szansa na dobrą sytuację finansową. Będziecie z tego zadowoleni. No, król denarów przynosi nam pieniążki, tak? Ale jest bardzo cierpliwy. Siódemka pentakli też wiąże się z cierpliwością. Także cierpliwie dążymy do wytyczonego celu. Jeżeli to są jakieś interesy, powinny być udane i nie ma co się tutaj zbyt szybko z tego po prostu
rezygnować, bo wygląda to na bardzo dobre przedsięwzięcie. Ta opcja druga z kolei, bo też jest tutaj, możecie się wypalić, ale no, to jest piękny las kielichów, czyli naprawdę piękna szansa i nie ma co, kochani, się do tego poddawać. No, tutaj może być jakieś nowe stanowisko. Tak naprawdę tu i tu widzę szansę na awans, na nowe zlecenia. Tutaj może za granicą coś. I tutaj jest finansowo naprawdę ładnie. W jednej i w drugiej opcji widzę wysoką szansę na awans, na docenienie. Będziecie tutaj wodniki docenieni. Także... z jakimi, jakiekolwiek nieprzyjemne okoliczności mieliście w przeszłości, i macie szansę na zmianę, na wejście w nowe, no to w ogóle się nie oglądajcie. Bo to będzie dla Was dobre. Może macie taką potrzebę tu w tej opcji, może być potrzeba przeprowadzki, odejścia, odcięcia się. Jeżeli macie taką chęć zaczęcia od nowa, wchodźcie to spokojnie. Jeżeli też podobnie jak waga musicie się przekwalifikować i chcecie zająć się zupełnie czymś nowym, myślę, że warto. Myślę, że warto. I dochody będą. Jeżeli to jest jakaś podróż w interesach, nie widzę tutaj przeciwwskazań, bo sprawiedliwość no, powinna raczej oznaczać pomyślne zakończenie. Tym bardziej, że as kielichów jest w tle, paść buław to zapał, motywacja. No może tu troszeczkę uciekacie w nieznane, ale tu nie widzę aż takich ryzykownych działań jak uwagi. Na pewno nie wiąże się to z biernością i spoczęciem na laurach, także wodniku nie ma co. Szukasz nowych rozwiązań, które Ci pomogą. No są przed Tobą, po prostu stoją otworem. I mam wrażenie, że to będzie właściwe dla Was miejsce. Jeżeli macie jeszcze taką potrzebę, żeby chwilkę sobie odpocząć, to możecie, a potem śmiało już wybierajcie którąś z tych alternatyw, ponieważ mam wrażenie, że tutaj obydwie są dobre. W tej możecie no, troszeczkę bardziej czuć się wypaleni, tak? W tej pierwszej. Ale generalnie jeden i drugi pomysł jest dobry i korzystny. Dziękuję Wam za czytanie, kochani. Przypominam, abyście podsuwali swoje pomysły, propozycje co do takich czytań. Jak widzicie tutaj, kamienie są już gotowe i będziemy sobie robić również wybierz zestaw, także o cokolwiek chcecie źródło zapytać, no to śmiało i zrealizuję dla Was takie czytania. Jeżeli chcecie podziękować, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Można też wpłacać mi pieniążki na PayPal, które będą przeznaczone na mój rozwój osobisty, na rozwój kanału, na zakup nowych kart. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, do usłyszenia.